Cześć, papa z Kubka Kariotu, dwa odcinek 8. Przedostatni z dzisiejszych. Z 6 przedostatni, tak. Tak naprawdę to ja nie wiem, czy nie chciałbym może uzbierać na kopiarkę. Na początek. Albo dzwonek, a potem kopiarkę. No bo mógłbym chyba dzisiaj, no nie, no jedną mogę kupić. Jedną mogę kupić, wydam jedną kwotę. Chociaż nie, jak będą przyspieszacze, to mogę kupić dwa. No ale przyspieszacze dwa. No właśnie, przyspieszacz czy dzwonek? Obie się przydadzą. Ale chyba przyspieszacz bardziej niż dzwonek. Przyspieszacz. Kupujemy przyspieszacz jeden. I zbieramy na kopiarkę teraz. Walentynki. Nawet nie sprawdziłem, czy mamy jakieś dekoracje walentynkowe. Nie przydałoby się to nadrobić przy odcinku kolejnym. Który już dzisiaj będzie ostatni. Z 6. Ten jest 5 z 6. I tak mamy... Scarlett nową, mamy oreosy, mamy truskawkę i mamy jeszcze malinowe ciasto. I foremki, nie? Foremki się nie odblokowują, ale one są nowe, bo jest holiday, nie? Są inne. I możliwe, że dzisiaj już będzie maksymalna ilość klientów, czyli 6. I tu nie ma żadnej informacji o tym, że się foremki zmieniają. Teraz już nie będzie możliwości, żeby mieć... O, właśnie. Jakoś tak szybko uruchomiłem ten przyspieszacz. Jeżeli zdążyliście odczytać tą informację na odcinku, to sukces dla was, bo naprawdę. Czy zaraz kliknąłem przyspieszacz. Zanim to ten przyspieszacz kliknąłem, to mi się pojawiła informacja o tym, co robi przyspieszacz, nie? Nie kupiłem drugiego przyspieszacza, bo uznałem, że nie jest to aż tak potrzebne. Kopiarkę chcę teraz, nie? Potem dzwonek. Dzwonek. Później. Dzwonek później. No bo jak mamy przyspieszacz, to nie musimy czekać, aż te babeczki się upieką. Mogę je przyspieszyć. Dzwonek, okej, nie muszę pilnować. Ale jak i tak będę miał wywalić babeczkę, to chyba lepiej, żeby móc ją potem przyspieszyć, nie? Może właśnie. Może by się kupiło przed kopiarką jeszcze ten jeden dzwonek do trójki. I tak na razie jeden dzwonek nam zdecydowanie wystarczy, drugi jest potrzebny, ale bez niego też dam radę. No właśnie. Okej. Póki pierwsze zamówienie jest niegotowe, to i tak nie mam co robić, nie? No to sobie przyspieszam. Ale kopiowanie tego to nam też ułatwi robotę. No każdy upgrade się przydaje. Ale na początku musimy z czegoś wybrać. Coś wybrać. A z racji, że to są odcinki maratonowe, to nawet was ankietą nie zapytam, co byście chcieli, żebym kupił. I mogę to ewentualnie po odcinkach zrobić. Czyli po odcinku 9. Może was zapytam. Jak przeleci ta kreska, to za bake na pewno punktów nie utną, a ja będę wiedział, że nie będzie obniżki za bake przez to, że no się nie dopiecze, bo się już kilka razy nie dopiekło i punkty potem leciały w dół. Czy ja mogę jakoś nie tu? No nie, tutaj nie ma takiej tablicy jak w niektórych papasach. Tej zielonej, na której pisało closed albo open. Która informowała właśnie, czy jest zamknięte, czy otwarte. Chociaż po tym pasku, no, można było coś tam stwierdzić, a ja jednak nie widziałem, jak to działa.
No to tak, można było spojrzeć na ten pasek i mieć jakąś większą orientację, czy to już jest ostatni klient, czy nie. No my się możemy dowiedzieć to w inny sposób, nie? Po prostu klient przyjdzie i już wiemy. Szósty klient pewnie dzisiaj będzie. Zazwyczaj właśnie jak nie ma perfektów, to jeden punkt mniej niż można. Juj, no właśnie, jest 6 zamówień. Od dzisiaj 6. Okej, W. Ktoś z was jest jeszcze ciekaw cały czas? Jak pizzeria Deluxe będzie wyglądać? Czym się będzie różnić od pizzerii HD? Perfekta dalej nie ma. No, te procenty rosną, ale perfekta nie ma. Chyba jeszcze 2/9 tam nie widziałem. Food Critic. Okej, trochę przyspieszone. Teraz czekolada. O, good. Czekoladki. 5 i wiśnia. O, za wiśnie. I teraz można to zmienić. Nie czekać, a przyspieszyć. I co? Lepiej było kupić ten, nie przyspieszacz, a nie dzwonek. W ogóle zazwyczaj to właśnie dzwonki są tańsze, a nie przyspieszacze. Tu jednak przyspieszacz był tańszy od dzwonka. Najtańszy ze wszystkich. Ale jednak wszystko kosztowało 100+. Okej, no to teraz 3 zamówienia, 6 zamówień dziennie będziemy robić. Ani mniej, ani więcej, tylko 6. Cały czas czekam na pierwszy ten, nie? Perfekt. Naklejki zawsze wyskakują w tym samym miejscu. Niektóre. $800? No nie ma jeszcze takiej kwoty. To nie ten etap, żeby takie kwoty zbierać. Jojo z Burger March. Okej, jedno. Aha, tylko że to nie tutaj. Ser się chociaż zgodził. Ketchup miał być na środku, nie na dole. Burgera. Okej, ser. Mięso. I sałatę. Mamy zaliczone. Jojo z Burger Match. Chociaż czasami to się nazywa Jojo z Burger Slot, coś takiego. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już dzisiaj będzie jeden jeszcze odcinek z burger, z kubka Carry to Go, ale ostatni, nie? Z 6. I tak jak mówiłem przy poprzednim odcinku, raczej już się live'ów dzisiaj nie spodziewajcie, jeśli ten odcinek oglądacie. Ale no, w poście też to będzie napisane. Cześć!